O swoje życie obawiają się mieszkańcy bloku przy ulicy Kowalskiego w Suwałkach. Wszystko przez gaz, który zbiera się w piwnicach ich budynku. Problem pojawia się regularnie jesienią i wiosną. Mieszkańcy boją się, że dojdzie do eksplozji. Każdy się boi, nie? To jest gaz, to nie jest zabawa po prostu. Teresa Wasilewska, mieszkanka bloku, przyznaje, że zapach gazu w piwnicy i na klatce pojawia się dosyć często. Na całą sytuację kobieta patrzy z przymrużeniem oka, niemniej dodaje, że obawa istnieje. Z piwnicy skąd, trudno powiedzieć. I tu myśmy już meldowali, ale nie wiem, ja na tym się nie znam. No, ja czasem myślę, że wylecę w powietrze, ale ja już jestem w tym wieku, że mogę. Wszystko jedno, z czego odejść na te niebieskie łąki. Także, no tak... Z przymrużeniem oka na to patrzę, ale na pewno to jest, to truje. Przecież tu mieszkają młodzi ludzie, mają małe dzieci. Mieszkańcy wielokrotnie wzywali konserwatora sieci gazowej, strażaków i powiadamiali międzyzakładową spółdzielnię mieszkaniową, której podlega blok. Ostatni raz skarżyli się na zapach gazu przed tygodniem. Przybyli na miejsce strażacy, mogli jedynie wywietrzyć pomieszczenia. Niestety mundurowi nie mają specjalistycznego sprzętu do wykrywania nieszczelności sieci gazowej. Krzysztof Hawrus, komendant Suwalskiej Straży Pożarnej, przyznaje, że doskonale zna problem. Przypomina, że w ubiegłych latach pracownicy miejscowej rozdzielni, która doprowadza do bloku gaz, przeprowadzali stosowne badania. Niestety nie pozwoliły one ustalić, czy i gdzie jest wyciek. Pomiary dokonywane i sztycowanie, to znaczy za pomocą specjalnej sondy gruntu wokół budynków, które no nic nie stwierdziły, więc z jednej strony dystrybutor, gazownia ma jakieś zdanie na ten temat. Nasze zdanie jest takie, że prawdopodobnie jest to jednak przenikanie z gruntu do budynków tych resztek gazu w jakichś określonych warunkach, można powiedzieć, pogodowych. Więc nie jest to ciągła penetracja, jest to okresowa, ale takowa się pojawia. Tadeusz Czerwiecki, wiceprezes spółdzielni, zapewnia, że instalacja wewnątrz budynku jest szczelna. Czerwiecki podejrzewa, że nieszczelność wystąpiła poza blokiem. Sądzimy, że to po prostu źródło tego jest gdzieś daleko, w nieznanym nam miejscu, a my nie potrafimy tego stwierdzić. Przed kilkoma dniami spółdzielnia wystąpiła do rozdzielni gazu, aby ta zbadała sieć na zewnątrz bloku. Niestety nie udało nam się uzyskać informacji od przedstawicieli rozdzielni gazu w Suwałkach. Ci odesłali nas do swoich zwierzchników w Białymstoku, a ci z kolei do Emilii Tomalskiej, rzecznika prasowego mazowieckiej spółdzielni gazownictwa, która będzie osiągalna dopiero w poniedziałek.